Cześć, siema, z tej strony Goldzer, witam was bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek na moim kanale. Nim zaczniemy, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na aukcję z monetami użytkownika Aremso. Jeśli chcecie sobie również pootwierać paczki, to jest ta aukcja stworzona dla was, naprawdę uczciwy i spoko koleś, więc jeszcze raz zapraszam do jego aukcji, link macie w opisie. No i tymczasem ruszamy w poszukiwaniu Team of the Year, złote paczki. Zobaczmy, czy już się zaktualizował sklep. Dokładnie tak, jest 25k. Dwie paczki tylko do otworzenia, a więc tylko zawodnicy do wzmocnienia. Zawiera 12 zawodników, co najmniej 10 złotych, w tym 3 rzadkich. To czy to? Dobra, otwieramy to w takim razie. Alaba, no i zobaczymy, kto w pierwszej paczce, naprawdę Team of the Year, by tutaj rozwalił mój mózg absolutnie, więc zobaczmy, kto w pierwszej paczce. Ja to przewinę, żebym nie miał tak. I uwaga, Handanowicz, Arda Turan oraz Miranda. No więc tragedia, jednym słowem tragedia. Wyślę ich na listę transferową, oczywiście tych wszystkich trzech świecących, ale za 25k to oczekuję dużo lepszych paczek, to wszystko sprzedam. No i mam nadzieję, że ta druga paczka się przynajmniej tutaj zwróci, bo jak na razie jesteśmy mocno w plecy. Team Cahill, tym razem nie przewijam. Kto będzie w drugiej paczce? No zobaczmy, zobaczmy. Naprawdę emocje sięgają zenitu. Nie. 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 Jakim cudem? Nie otwierajcie tych paczek, naprawdę. No zobaczcie sami. Tras Horas. 50k zeszło w minutę, w bardzo szybkim tempie. Nikt dobry, Clemens. 3 gwiazdki sztuczek, czyli nic warty nie będziesz. Maksymalnie 2k. Dobra, pomyliłem się, jest warty 7k. Nie. 5k jest warty ten ziomeczek. Czyli jak na razie chyba najdroższy zawodnik, jego trafiliśmy. Dobra, nieważne, to wszystko sprzedaje. No i na razie tragicznie, tragiczne otwieranie paczek. Nie ma już paczek specjalnych, więc przechodzimy do zwykłych i Radamel Falcao. Ten, który przynosi mi najlepszych zawodników, to może teraz przyniesie Informa Team of the Year albo chociaż dobrego zawodnika. Uwaga, ikona przynosi Leskoda, więc 81. O, proszę bardzo. Trzech świecących zawodników złotych. Całkiem dobra paczka, wam powiem. Leskota mogę wysłać. Ile masz gwiazdek? 3 gwiazdki sztuczek, więc nic warty nie jesteś. Sako również. No i zobaczmy tutaj. Dobra całkiem paczka. Nie jest jakaś mega, ale mógłbym takie paczki trafiać. Gdybym trafiał tylko i wyłącznie takie paczki, to też byłbym zły pewnie, ale wiecie. Są paczki, w których trafiamy dwie srebrne karty i trzy świecące kontrakty, więc ja tam wolę takie, gdzie mamy przynajmniej tych trzech świecących zawodników. Falcao po raz drugi pod rząd. Przypadek? Zobaczmy. Llorente. No nie, no to nie jest zawodnik również, na którego tutaj czekam. Nikt z tych zawodników więcej tutaj wart nie jest. Ciebie wyślę na listę transferową i to wszystko wysyłam do klubu. I przechodzimy do kolejnej paczki, którą otworzy nam Dawid Alaba, czyli jeden z tych, których według mnie brakuje w tej najlepszej jedenastce roku. No ale zobaczmy, kogo nam przyniesie Austriak. Austriak przynosi nam Riquelme, a więc najgorsza dotychczas paczka. Fitness, 1000 monet i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą paczkę. Niestety tylko 30k do końca. To wszystko wysyłam do klubu, jeszcze tych posprzedaję, bo oni nie są nic warci. Chicao, co to jest w ogóle za ziomuś? Riquelme też, legenda taka, można powiedzieć legenda, ale niestety nic warty nie jest. 31k do końca, zobaczymy, kto otworzy naszą kolejną paczkę. No może Alaba, nie, Team Cahill również, no może Leo Messi, czyli ten przegrany tej dzisiejszej gali. Zajął drugie miejsce, wygrał oczywiście Ronaldo, któremu gratuluję. I zobaczmy, kogo nam przyniesie Leo Messi. Czerwony kapturek w tym garniturze, być może da nam kogoś dobrego. Uwaga, Kel. No gdyby to był Wellington. Ale troll. Kel, no gdyby to był Gündogan, Lewandowski, cokolwiek z Borussii, to byłoby o wiele lepiej. No Kel niestety nic wart nie jest. Tak samo zresztą chyba jak tutaj Wellington. Chociaż całkiem dobre statystyki ma jak na srebrnego obrońcę. No ale jest wart 700 monet, więc no niestety. Kolejna paczka nam się nie zwraca.
No oczywiście to jest bardzo podchwytliwe tutaj zagranie jej, wypuszczają Team of the Year. Wiedzą, że dużo ludzi będzie otwierać paczki. Na pewnie umieścili po 5 takich kart na każdą pozycję na rynek i no i traf tu takiego sobie, nie? Więc naprawdę ciężko o to jest, no ale przejdźmy do kolejnej paczki. Ja tam jakieś takie odświeżanie, bo może mi się nie wczytały te Team of the Year. Zobaczmy, El Sharawi. Il Faraone, zobaczmy kogo nam da. No nie. No nie. Przynajmniej darmowa paczka. Ale jak na początku potrafiliśmy trafić w jednej paczce trzech świecących zawodników, to teraz nie potrafimy nawet jednego. To wysyłam na listę transferową. 1000 monet zawsze przyjmę z chęcią. No i odbieramy złotą paczkę, którą otworzymy sobie na samym końcu. Wszystko pozostałe do klubu. No i ostatnie trzy paczuszki mi się wydaje. Znowu Leo Messi. No dobra, Leo Messi w towarzystwie Falcao i El Shaarawy'ego. Zobaczmy, kto będzie w tej paczce. Naprawdę mam nadzieję na kogoś dobrego. Izmajłow. No i tak jak mówiłem, zaczynają się paczki, w których mamy dwa złote, przynajmniej świecące kontrakty. Co jest oczywiście tragedią. Kręgosłup również wart wiele nie jest. No i zobaczmy na tych zawodników. No nie, nie, nie. To nie są dobrzy zawodnicy. Ismailow. Oj, Matko Boska. Adrien. Z FIFA 13 całkiem dobry zawodnik. 14 słabiutki. Barnetta również dobra. I pozostałe wszystko wysyłam do klubu. Dwie ostatnie paczki. Błagam o kogoś dobrego na huczne zakończenie tego otwierania paczek. Vidal. Vidal. Błagam. Chilijska bestio, daj mi kogoś wartego powyżej 10K, chociaż uwaga, Konam Dawida. Płaczę. Alan, nie. Leandro Silva, nie. Gebhardt również nie. No czemu takie paczki mi dajesz i jej? Czemu? Elona Celes, to nie jest nic warta. Amsterdam Arena również nie jest nic warta. To sprzedam, to jest tragedia. Sprzedam to wszystko. To nie jest warte niczego. 7199 monet. Nie sprzedałem Liorente, pamiętam o tym. Więc spokojnie znajdziemy teraz Liorente. I sobie go tutaj sprzedamy. Jest Liorente. Lecisz, bo i tak nic warty nie jesteś. I w taki oto sposób zostaje nam ostatnia paczka za 7,5K. Którą otworzy nam anonimowy Koreańczyk. Chyba tak w końcu. Chyba w końcu takiej narodowości on jest. Przewinę moją metodą na końcu. No jeśli zobaczę niebieską kartę, to robię jumpa z 9. piętra. Ujrzałem niestety tylko Lindegarda, więc nie opłaca mi się popełniać samobójstwa. Lindegard lecisz na Quixelu. Ivan Ramis to samo. Złoty kontrakt zawsze na listę transferową. Defur. Oj, ten to ma takie strzały z daleka, że. Szkoda mi go nawet tutaj discardować, ale niestety nic wart nie jest. Ale naprawdę polecam go, jeśli chodzi o uderzenia z daleka. No, grałem z jednym z widzów i strzelił mi taką brameczkę chyba z 40 metrów, że cud, miód i orzeszki. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o otwieranie za monety. No i teraz zobaczmy, co trafimy w złotej paczce darmowej, którą trafiliśmy właśnie w jednej z paczek za 7,5K. El Shaarawy chce otworzyć nam paczkę, no i może to właśnie będzie ta paczka, która odmieni moje życie, odmieni moje szczęście w FIFA. Zobaczmy, El Shaarawy przynosi nam Ronaldo. No więc to jest chyba dobre podsumowanie tego otwierania paczek. 95K poszło z dymem bardzo szybciutko i. No i w sumie tak przypuszczałem, że tak będzie, ale zawsze jest ten dreszczyk emocji i to uczucie takie, że a może to jednak ja będę tym szczęśliwcem. No niestety dzisiaj to nie jestem ja. Piszcie, co wy trafiliście. No i jeszcze wam tutaj pokażę najlepszych zawodników, których dzisiaj udało mi się trafić. Nie są to zbyt dobre pule. Zobaczmy, więc Wellington, Sako, Lescott, Clemens. Handanowicz, Arda Turan oraz Miranda. Więc to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę, skomentujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówi Goldzor. Pa, pa!